Polecenie w tym zadaniu brzmi: przesuń suwaki i pytanie, za pomocą którego suwaka możesz stworzyć obraz wyjściowej figury w przekształceniu skalowania. No to sprawdźmy, co te suwaki robią z figurą. Całkiem fajne. Suwak zmienia kształt figury w taki czy inny sposób, dla każdej z tych figur w inny sposób. Zacznijmy od figury B. Jeżeli suwak jest całkiem po lewej, to jest to kwadrat. Albo prawie kwadrat, czyli prostokąt, wygląda, jakby jego szerokość była trochę dłuższa niż wysokość tak na moje oko dokładnie nie wiadomo, ale nie ma to aż takiego znaczenia w tym zadaniu. Żebyśmy mogli powiedzieć, że to przekształcenie jest skalowaniem że jest to skalowanie albo przeskalowanie to zarówno szerokość, jak i wysokość tego prostokąta musi ulegać przeskalowaniu. Wszystkie boki figury wyjściowej muszą zmieniać się o taki sam współczynnik w ten sam sposób. Tak samo muszą się wydłużać albo skracać, ale ruch suwaka w tym przypadku powoduje przeskalowanie tylko szerokości. Wysokość pozostaje bez zmian. Dlatego przekształcenie figury B przy pomocy suwaka to nie jest skalowanie, bo zmiana dotyczy tylko jednego wymiaru tylko szerokości. Zupełnie nie ma wpływu na wysokość. Kiedy przesuwamy suwakiem pod figurą A, zmieniają się obydwa wymiary figury szerokość. I wysokość. W jedną albo w drugą stronę. To jest przekształcenie, które można nazwać skalowaniem. Ta figura to obraz tej figury w przekształceniu skalowania. Ta figura to obraz tej figury w przekształceniu skalowania. Ta figura to obraz figury wyjściowej w przekształceniu skalowania. I tak dalej. Dla słowaka B, ta figura nie jest obrazem tej figury w przekształceniu skalowania. Jeszcze jeden przykład. Jak poprzednio, mamy przesuwać suwaki i pytanie jest takie samo, za pomocą którego suwaka można stworzyć obraz wyjściowej figury w przekształceniu skalowania. Figura A wygląda na to, że skalujemy ten kwadrat, zmniejszamy lub zwiększamy i zmiana wymiaru dotyczy zarówno szerokości, jak i wysokości, z tym samym współczynnikiem. Wygląda na to, że przy pomocy tego suwaka można stworzyć obraz figury wyjściowej w przekształceniu skalowania. Figura B Wygląda na to, że skalujemy tylko wysokość, a nie skalujemy szerokości, czyli to przekształcenie nie jest skalowaniem zmienia tylko wysokość. Jednocześnie zupełnie nie ma wpływu na szerokość.